Czy Jaworzno odetchnie nieco lepszym powietrzem? Na mocy rozporządzenia podpisanego przez Mateusza Morawieckiego w 2017 roku wprowadzony został zakaz produkcji kotłów o nieokreślonej klasie emisji spalin. Na tym nie koniec, bo dokładnie 1 lipca bieżącego roku obowiązywać zaczął całkowity zakaz sprzedaży tychże kotłów. Sprzedawać możemy tylko i wyłącznie kotły klasy piątej, tutaj w naszym województwie. Dodatkowo w województwie małopolskim kotły z ekodesignem, czyli z ograniczeniem tlenków azotu. Przypomnijmy, że to właśnie bezklasowe kopciuchy są jedną z przyczyn powstawania smogu, który w okresie jesienno-zimowym tak mocno uprzykrza nam życie. Nowy kocioł to nowe, lepsze powietrze? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do specjalistów w dziedzinie systemów ogrzewania wnętrz. Czym są kotły piątej kategorii? Jest określona norma, ile może być tlenków azotu, tlenków węgla, pyłów o określonej gradacji i efekty te są osiągnięte poprzez rozbudowany układ wydechowy plus coś w rodzaju katalizatora, czyli wkładki ceramiczne, gdzie temperatura osiąga bardzo duże wartości i ulegają dopalaniu szkodliwe substancje. Są również wychwytywacze pyłów grubych w postaci zawirowywaczy tudzież innych konstrukcji. No dobrze, pytanie brzmi, czy nowy ekologiczny kocioł będzie współgrał z istniejącą już starą instalacją centralnego ogrzewania? Wiąże się to na pewno z dużym problemem dla starych budynków, w których instalacje nie były modernizowane od kilkunastu lat. Kotły stałopalne, potocznie nazywane kopciuchami, były małe gabarytowo, zmieściły się w każde miejsce i nie wymagały dużej ilości osprzętu. Natomiast obecnie stosowane kotły piątej klasy wymagają skomplikowanego osprzętu, muszą być w odpowiedni sposób zamontowane, aby spełniały wymagania producenta i też piątej klasy czystości spalin. Mamy pewne rozwiązania, które możemy zaproponować. Małe kociołki mocy 12 do 14 kW, one są modulowane, w zasadzie ich moc zaczyna się poprawna praca od 5 kW. Czyli nie jest tak źle. A ile to będzie kosztowało i skąd wziąć na to fundusze? W Jaworznie możemy uzyskać 23% od wartości faktury, lecz nie więcej niż 3000. Zwraca urząd tylko i wyłącznie za wartość samego urządzenia oraz jego zamontowanie. Dodatkowy osprzęt nie jest refundowany. Dla osób, które nie planują modernizacji i awaria kotła powstaje z dnia na dzień, ta wartość dofinansowania jest zbyt mała, żeby w jakikolwiek sposób przyspieszyć albo pomóc takim osobom. Natomiast dla osób planujących modernizację, wiedzących o zmianach przepisów, tak naprawdę każda złotówka jest pomocna i tutaj w tej roli podziękowania dla naszego urzędu. Kampanie informacyjne, działania społeczne to wciąż zbyt mało, aby zmienić złe nawyki w sposobie ogrzewania naszych domów. Teraz przyszedł czas na odgórne dyrektywy i kontrole. Choć drażniący czarny dym wydobywający się z kominów nadal wpisany będzie w jesienno-zimowy krajobraz, to miejmy nadzieję, że już niebawem się to zmieni.